Zaledwie miesiąc temu. Ja także byłem panem, nim los przyszedł zły. Kazał grać cyganom państwo, tak jak wy. Jacek Wójcicki wystąpił na koncercie z okazji 90-lecia Związku Polaków w Kanadzie. Spotkałam się z nim tradycyjnie już w gościnnym nie tylko dla Jacka Wójcickiego PKO. To jest miłe, że można wrócić do takiego miejsca, który jest troszeczkę jakby przedłużeniem jakiegoś naszego domu czy jakiegoś miejsca, gdzie się dobrze czujemy. Mam, jak mówię, pewien sentyment do tego budynku i do ludzi, którzy tutaj są. Do prezesa Szatoby, który nas tutaj zawsze mile gości i podejmuje, matkuje, właśnie, matkuje, no właśnie, ojcuje, w zasadzie ojcuje. Chyba bardziej matkuje. Tak. Podbił serca Polonii, gdy przyjechał do Toronto po raz pierwszy z piwnicy pod Baranami, o której, tak jak o Piotrze Skrzyneckim, mówi niemal w czułością. Piwnica pod Baranami to był kabaret Piotra Skrzyneckiego. Moim zdaniem, bez Piotra ten kabaret się skończył. Oczywiście ta tradycja kabaretu Piotra Skrzyneckiego i tej muzyki, która się narodziła w naszym kabarecie, dosyć charakterystyczna, powinna jakoś istnieć dalej, ale myślę, że to już nie można robić tego samego kabaretu bez Piotra, bo to już według mnie nie ma sensu. Wspominaliśmy Nieszpory Ludźmierskie, wielki koncert pod dyrekcją Andrzeja Rozbickiego, na który przyjechał twórca utworu Jan Kanty Pawluśkiewicz. Ja przyznam się, że ja mam w ogóle taki sentyment do Nieszporów, w ogóle do śpiewania z orkiestrą i z chórami, bo jak wiesz, ja nie mam wykształcenia muzycznego, natomiast wychowałem się przez kilka lat jako chłopiec w chórze chłopięcym Filharmonii Krakowskiej, gdzie zresztą byłem solistą i przez 8 czy 9 lat śpiewałem muzykę Krzysztofa Pendereckiego, Jucznię i Pasję. Z tą muzyką też zjechałem kawał świata i pozostał mi jakiś taki sentyment do orkiestry, do tego, co jest przed co się dzieje przed koncertem, w czasie koncertu, po koncercie wielkim. To zostaje jednak w pamięci ten, nie wiem, jak to określić, jakiś czar odbycia koncertu. Artysta mówił również o swoich najbliższych planach. Dostałem miłą propozycję do teatru Syrena w Warszawie. Jest to teatr taki rewiowo-muzyczny. Dyrektor tego teatru, pani Barbara Borys-Damińska, reżyseruje sztukę. Właściwie jest to troszeczkę kabaret, trochę musical. Człowiek we fraku, czyli Jacek Wójcicki, więc będzie to taki kabaret ze mną w roli głównej. W tych planach na najbliższe występy jest również Toronto. W grudniu jeszcze przyjadę z koleżanką z piwnicy pod Baranami, z Anią Szałapak, gdzie wystąpimy z kolędami. I z kolędami, troszeczkę z pieśniami takimi, no nie do końca kolędowymi, ale może bardziej weselszymi, krotochwilnymi. Tak, Jacek Wójcicki wystąpi w grudniu, 13 w sobotę w Centrum Kultury Polskiej. Będzie również gościem w naszym programie. 30 listopada o godzinie 5 po południu odbędzie się koncert na tysiąclecie. Inwestowanie nie musi być loterią. Tak przynajmniej twierdzi legendarny amerykański inwestor Warren Buffett, jeden z najzamożniejszych ludzi na świecie. Analizując jego strategie inwestycyjne, doszliśmy do wniosku, że są one nie tylko atrakcyjne. W czasie świąt nasze myśli są najczęściej z najbliższymi. Mateusz i Kasia dedykują tę pieśń swoim rodzicom, dziadkom i oczywiście wszystkim naszym telewidzom. Święta wielkanocne to również pieśni kościelne. Pieśń Panis Angelicus śpiewają specjalnie dla wszystkich telewidzów Mateusz Warszawski, członek chóru Katedry Świętego Michała w Toronto
oraz jego młodsza kuzynka, której Mateusz poświęca wiele godzin na naukę śpiewu, Kasia Petrowicz. Akompaniuje im muzyki dyrygent Andrzej Rozbicki. Reklamy Elżbieta Wolska i maestro Andrzej Rozbicki. Podkreślałam, że miasto Toronto jest ośrodkiem kultury polskiej w północnej Ameryce. I raz jeszcze mam potwierdzenie, że tak jest. Polonijne chóry z Ontario wystąpiły kilka dni temu na konkursie w Chicago. O konkursie, uczestnikach i wynikach konkursu powie nam pan Andrzej Rozbicki. Witam serdecznie, gratuluję, gratuluję. Ile dni trwał konkurs? No byliśmy przez, konkurs trwał jeden dzień, ale właściwie wszyscy śpiewacy na 45. zjeździe Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce, który się odbył w Chicago, byli przez dni trzy. Także właściwie piątek, sobota, niedziela, w niedzielę zakończyło się to wielkim, wielkim koncertem. I wielką, wielką nagrodą. No tak, tak się złożyło, że chór Polonia Singles Toronto otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii chórów żeńskich. Również otrzymał największą nagrodę, bym powiedział, główne trofeum, czyli tak zwane Grand Prix festiwalu czy konkursu, który właśnie jest ten puchar. Jest to nagroda przechodnia kardynała Chlonla, który ma już 65 lat. To jest bardzo, bardzo zasłużone trofeum. Jak długo możecie to trzymać, bo jeżeli jest to przechodnia, to co rok? Nie wiem, trzy lata. Co trzy lata się odbywają takie zjazdy. Może tak przy okazji chciałem dodać, że właśnie ten puchar żeśmy wygrali z chórem Symfonia lat temu trzy w Nowym Jorku, wtedy jeszcze prowadziłem chór Symfonia, a tak przy okazji to chór Symfonia również wygrał. Znaczy wtedy jako dyrygent chóru Symfonia. Tak. Trzy lata temu w Nowym Jorku to było, a teraz mam okazję cieszyć się właśnie tym pucharem razem z członkami chóru Polonia Singles właśnie z Toronto. To znowu w Kanadzie przez następne trzy lata. Tak. Bardzo się cieszymy z tego powodu, bo jest to wielkie wyróżnienie. Komisja, która się składała z pięciu osób, były to Amerykanie, jak również specjalnie
dyrektor opery naszej Roma, Bogusław Kaczyński, który przyjechał z Polski. Także jest to duża sprawa i bardzo się cieszymy. Ten puchar z kolei jest to puchar duży, tak? Dla właśnie w kategorii chórów żeńskich. Także no jest to uważałbym duża sprawa. Zakładając chór Polonia Singers lat temu, prawie 3 lata już, kiedyśmy przygotowali do wykonania Nieszporów Ludzimierskich, nie przypuszczałem, że ten chór przetrwa. A przy okazji... Dlaczego miał nie przetrwać? Przecież to był wspaniały koncert, jeden z najlepszych koncertów. Myśmy wtedy zakładali, że to będzie występ przygotowany chór na Nieszpory Ludzimierskie. Oczywiście po cichu liczyłem, że nam się to uda wszystko. No i tak się złożyło, że chór istnieje, działa i się okazało, że pobiliśmy wszystkie chóry, a brało udział 10 chórów z całych Stanów Zjednoczonych praktycznie. Czyli właściwie ten chór damski zdobył dwie nagrody, bo jedno jako chór damski i w ogóle w kategorii wszystkich zdobyliście pierwsze. Tak, jeśli się już chwalę, to chciałem również powiedzieć, że otrzymałem również nagrodę dla najlepszego dyrygenta całego festiwalu, z czego się bardzo cieszę. A koncert, który się odbył dzień później, mianowicie w Madaina Tempo w samym downtown Chicago, gdzie po raz pierwszy na zjeździe brała udział również orkiestra amerykańska, orkiestra symfoniczna, 60-owo znakomita orkiestra, znakomitych muzyków, którą miałem przyjemność przygotować przez trzy próby. Przez trzy próby tylko? Tak. I 450 osób chór, bo te wszystkie chóry później wzięły udział w wspólnym wykonaniu, między innymi Angelus. I ten koncert, który się nazywał Angelus, myślę, że był wielkim wydarzeniem muzyki. W ogóle na tym podczas tego zjazdu było to największe wydarzenie, a przy okazji zaprezentowaliśmy amerykańskiej, no przede wszystkim polonijnej publiczności dwa utwory Wojciecha Kilara, mianowicie Angelus i również długi, bo 15-minutowy utwór Krzesany. Ten Krzesany wykonaliśmy z orkiestrami, z kapelami góralskimi, również na balkonach umieściłem wiele instrumentów góralskich, trąbity, świstaki itd., itd., szczególnie tam w Chicago, myślę, że to się bardzo, bardzo podobało. Bisowaliśmy. Także że uważam, że wróciliśmy, że tak Czyli powiem. Czyli do Kanady jeszcze przyjechały jakieś puchary, tak? Tak, tam jeszcze są dyplomy, są powiedzmy jeszcze inne mniejsze rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I cieszę się bardzo, bo to muzykę Kilara, którą staram się propagować od szeregu lat. Nie wiem, czy pani pamięta, graliśmy Exodus na koncercie na 50-lecie Związku Kombatantów Polskich. Później graliśmy Orawę. Myślę, że wszyscy pamiętają. Orawę, później graliśmy Orawę, tak, Angelus. Tak. Teraz z kolei wykonałem w Chicago Krzesany. Mam nadzieję, że nam się uda na jesieni wykonać tego Krzesanego tu w Toronto. Panie Andrzeju, czy to zostanie na następne, po tych 3 latach zostanie jeszcze? Widzi pan możliwość, że za 3 lata znowu to przywędruje do Toronto? Nie jest to takie proste, ale bardzo bym chciał, bo jest to bardzo zasłużony puchar, jak już wspomniałem, ma 65 lat i jest to najwyższe trofeum Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce. Przy okazji chciałem powiedzieć, że organizacja istnieje 109 lat. Jest to bardzo zasłużona organizacja, która przetrwała przez wszystkie powiedzmy wichury wojenne i tak dalej, i tak dalej. Jest to zasłużona organizacja, której siedziba się mieści, zarząd główny się mieści w Nowym Jorku. Kto wchodzi w skład chórów? Chodzi mi o Polonię. Czy to jest stara Polonia, młoda Polonia, czy są ludzie tutaj urodzeni? Jeśli chodzi o Polonię Singer, są to zupełnie, powiedziałbym, młodzi ludzie wszyscy. Nawet bardzo młodzi, bo to są chór żeński, więc wypada powiedzieć bardzo młody. Jest właściwie największy mam nauczycieli polskich, coś ciekawe. Mamy panią mecenas, mamy dentystę, mamy także jest to bardzo, bardzo. 25 osób pojechało z nami, więc pojechaliśmy w troszkę mniejszym składzie. A po pozostałych chórach jak procentowo jest? Dużo jest ludzi, którzy niedawno przyjechali z Polski? Niestety nie. No może właśnie to ich zachęci, że warto, prawda? Tak. Ja myślę, że ci, którzy się pojawili, którzy są, którzy przyszli na koncert, w jakiś sposób ta organizacja się odmłodzi, bo to jest bardzo potrzebne. Panie, ja wiem, że w następnym numerze Związkowca będzie bardzo szeroki materiał na ten temat. Ja panu serdecznie dziękuję. Nie będę pytała o najbliższe plany, bo wiem, że pan nie chce powiedzieć, ale wiem, że na jesieni znowu będzie coś ciekawego. Mam nadzieję. Także, no mówię, gratuluję tych wszystkich zwycięstw. No nie będę już mówiła, że podziwiam. Słowo, to ja sekundeczkę, tak? Bardzo. Podziękować wszystkim moim paniom, wszystkim chórzystom za codzienne próby przez ostatnie kilka miesięcy. Mają nagrodę. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę i ja również gratuluję wszystkim uczestnikom, przede wszystkim tym, którzy przywieźli do Toronto te wspaniałe puchary. Dzisiaj w Warszawie odbywa się konkurs piękności Miss Polonia Kanada Związku Młodzieży przy Związku Polaków w Kanadzie. Mam nadzieję, że jury, w którego skład zostałam zaproszona, wybierze najlepszą kandydatkę. Wszystkim uczestniczkom życzę jednakowo serdecznie szczęścia. W magazynie Nasze Sprawy przedstawię dwa ciekawe wydarzenia, które były w Toronto, a już dzisiaj zachęcam Państwa do dokonania rezerwacji biletów na bankiet z okazji 60-lecia kapłaństwa ojca Michała Smitha.
14 czerwca po mszy o 4 po południu w kościele Maksymiliana Kolbe, przyjęcie o 5.30 w centrum Jana Pawła II. Bilety można zamawiać pod telefonem 536-7122. Gratuluję teraz.